Brawo! Trzymajmy się razem. Dlaczego pan dołączył do demonstracji? Dlatego, że ja nie mam pracy, a normalnie podwyżki wszystkie mieszkań, podwyżki tych czynszów, tego wszystkiego drożeją, a pracy nie ma. I jestem za tym, że trzeba to zrobić. Określ mi średnią krajową i jaka jest. Jeden zarabia 30 tysięcy, 20 tysięcy, a my dostajemy 1000 zł albo 1200 zł na miesiąc, jeżeli dostajemy. Ja jestem teraz bezrobotny. Jeżeli dojdzie do czegoś, nie, to możemy mieć na przykład, liczmy, 2000 zarobku jakiegoś. Ale ogólnie nie mamy żadnych perspektyw do przodu. Nie ma nic. Jeżeli prawo będzie takie, które normalnie nam przekaże, że dostaniemy większe uposażenie, to będzie dobrze. A jeżeli nie, no to co, to za 1000 zł wyżyjesz? Ja za 200 zł płacę za miesiąc za mieszkanie, które nie jest w ogóle remontowane. Nie widzę żadnych perspektyw. Jak myśli pan, co ludzie w podobnej sytuacji powinni robić? Ja powiem panu jedno. Nie widzę normalnie tego. Przenoszą ich na komunalki, nie? Ale gdzie jest na prąd? A skąd oni mają na prąd, jeżeli nie mają na czynsz? Jak to można zapłacić? Wolność! Chciałbym powiedzieć, żeby nam się polepszyło. Weszliśmy do Unii Europejskiej, nie? I w Niemczech albo w tym jest osłona socjalna. Oni normalnie z opieki, z tego żyją. I mają mieszkania, mają wyżywienie, mają samochody, tego, a my nie mamy nic. Ja robiłem 14 sezonów w tym, na robotach publicznych. I nie mam z tego nic.